Rok 2012 to był zdecydowany czas dużych inwestycji drogowych w gminie Gostyń. Jednakże nie tylko na budowę i modernizację dróg wydatkowane były pieniądze z gminnego budżetu. Oto przegląd innych kluczowych działań inwestycyjnych na terenie miasta i gminy Gostyń. Zmienia się wygląd rynku. Trwa modernizacja i przebudowa głównego placu miasta. Prace realizowane są na podstawie opracowanej przez firmę Vitaro z Radomska dokumentacji technicznej, konsultowanej z radnymi oraz konserwatorem zabytków. Celem tej inwestycji jest nie tylko zmiana estetyki rynku, ale też przywrócenie temu miejscu jego historycznej funkcji. Rynek ma ponownie stać się sercem naszego miasta. Ma być miejscem, które przyciąga mieszkańców, miejscem, gdzie rozwija się handel, miejscem, gdzie będziemy organizować wydarzenia kulturalne i rekreacyjne. Już dzisiaj widać pierwsze pozytywne symptomy modernizacji rynku. Powstają nowe punkty gastronomiczne i handlowe. Inwestycje realizuje wyłonione w przetargu konsorcjum dwóch firm. Poldrug Kościan spółka z o.o. i PUP Infracom spółka z o.o. z Wolsztyna za kwotę 3,5 miliona złotych. Centralnym punktem rynku jest pomnik Serca Jezusowego, który determinuje zagospodarowanie reszty terenu. Teren wokół pomnika został delikatnie obniżony w stosunku do reszty. Tutaj powstają dwustopniowe schody i zjazd dla osób niepełnosprawnych. Pomnik upamiętniający 30 rozstrzelanych mieszkańców Gostynia został przesunięty na zachód, dzięki temu będzie bardziej widoczny. Na rynku pojawią się fontanny usytuowane na dwóch narożnikach placu. Każda z fontan stanowić będzie ciąg atrakcji wodnych w postaci 6 dysz spieniających umieszczonych w posadzce i wyposażonych w reflektory LED. W podprzestrzeniach z fontannami ustawione zostaną ławki. Na rynku pojawią się też nowe zieleńce. Całość pomyślana została tak, aby pomiędzy stałymi elementami placu latem mogły stanąć ogródki wiedeńskie. Rynek będzie nowoczesny, mimo iż zachowa elementy dawnej stylistyki. Na główny plac miasta powróci pompa, staną tutaj także stylizowane lampy, a w nawierzchnię wkomponowano starą kostkę brukową. Modernizacja rynku, jak już mówiliśmy, zmienić ma nie tylko oblicze miasta. Włodarze gminy mają nadzieję, że już wiosną po zakończeniu prac rynek ożyje. W 2013 roku regularnie odbywać mają się imprezy kulturalne i rekreacyjno-rozrywkowe, organizowane z inicjatywy i przy udziale ośrodka kultury, organizacji pozarządowych, klubów i innych zainteresowanych podmiotów. Dodajmy, że w celu promocji tej inwestycji Urząd Miasta uruchomił specjalną kamerę, dzięki której można śledzić postęp prac na stronie internetowej www.gostyn.pl. Przebudowa rynku wiąże się również ze zmianami w układzie komunikacyjnym. Po zakończeniu modernizacji ruch samochodowy wokół rynku możliwy będzie tylko w ciągu drogi numer 12. W związku z pracami na głównym placu miasta zmieniło się usytuowanie przystanku autobusowego. Teraz znajduje się on przy ulicy Jana Pawła II. Nowa koncepcja rynku wiąże się również z wyprowadzeniem parkingów z głównego placu miasta. Do dyspozycji zmotoryzowanych pozostaje duży parking przy targowisku. Tutaj opłata za postój wynosi tylko 2 zł za cały dzień. Obowiązuje od poniedziałku do soboty. W celu zapewnienia większej rotacji aut na najbliższych deptakowi parkingach wprowadzono opłaty za parkowanie na ulicy Wąskiej i ulicy Halsztyńskiego. W roku 2012 powstało blisko 230 nowych miejsc parkingowych, bezpłatnych. Bez opłat można pozostawić auto na nowym parkingu przy ulicy Jana Pawła II przy rzece Kani. Ten plac liczy ponad 50 miejsc parkingowych. 32 miejsca postojowe wygospodarowane zostały na nowym parkingu przy ulicy Starogostyńskiej. Zadanie zrealizowała firma Mada z Krajewic za niecałe 0,5 miliona złotych. Firma Mada z Krajewic wybudowała też parking i przebudowała chodniki przy ulicy Tuwima. Na odcinku ponad 260 metrów po obu stronach jezdni wymienione zostały krawężniki i wybudowano chodnik. Przy Zespole Szkół Zawodowych powstało 40 miejsc postojowych, których budowa została wsparta finansowo przez powiat gostyński.
Kontynuowano realizację inwestycji na osiedlach. 100 metrów chodnika i 9 nowych słupów oświetleniowych pobudowano na osiedlu Gawrony wzdłuż łącznika drogowego pomiędzy ulicą Helsztyńskiego a placem Karola Marcinkowskiego. PHU Hoddru Skrobi wygrało przetarg na budowę drogi i oświetlenia na osiedlu Słonecznym. W ramach zadania powstała droga z oświetleniem na odcinku od ulicy Górnej do nowo budowanych bloków. Jezdnia wykonana jest z kostki brukowej. Inwestycja powiązana jest z zadaniem firmy Rawbud, która wybudowała tutaj chodniki i miejsca parkingowe. Inwestycja osiedlowa realizowana była też na Głogówku. Tutaj wybudowano nową nawierzchnię jezdni wraz z odwodnieniem na ulicy Agrestowej. Na ulicy Chłapowskiego wybudowano oświetlenie uliczne w nowej części osiedla Pożegowo. Stanęło tu 17 słupów oświetleniowych wraz z oprawami. 32 nowe lampy uliczne stanęły też na ulicy Jana Pawła II. Inwestycje zrealizowano równolegle do prowadzonego w połowie roku remontu nawierzchni ulicy Jana Pawła II. W 2012 roku przebudowana została ulica Willowa. Stara nawierzchnia jezdni wykonana została w latach 70. i była zniszczona. W ramach przebudowy ulicy wyregulowane zostały wpusty uliczne, powstał chodnik, miejsca postojowe, położono nową nawierzchnię jezdni. Nowa nawierzchnia asfaltowa położona została także w Siemowie na blisko 900-metrowym odcinku drogi. Pięknieje biblioteka publiczna. Mówi się, że czasy dla czytelnictwa nie są łaskawe, jednak zainteresowanie mieszkańców zbiorami gostyńskiej książnicy temu przeczy. Tym bardziej, że placówka nie tylko inwestuje w nowości wydawnicze, ale też realizuje inwestycje mające na celu polepszenie estetyki obiektu i unowocześnienie placówki. Po remoncie piętra i parteru przyszedł czas na pracę w bibliotecznym holu. Ten fragment budynku pamiętał jeszcze lata 70. W ramach tegorocznego remontu wykonywany jest demontaż schodów i drewnianych elementów wystroju. Przebudowywane są także szatnie. Całość będzie nie tylko ładna, ale też funkcjonalna. Hol zostanie przystosowany na potrzeby organizacji wystaw i wernisaży. Przebudowa holu odbywa się dzięki pozyskaniu dofinansowania w wysokości 50 tysięcy złotych z programu wieloletniego Kultura plus Infrastruktura Bibliotek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gostyńscy skejterzy od wielu lat starali się o to, by w naszym mieście powstał prawdziwy skatepark. Chodzili na sesje, składali wnioski, aż w końcu ich prośby zostały wysłuchane. Gostyński skatepark do użytku został oddany już w czerwcu. Jego budowa kosztowała 250 tysięcy złotych. Amatorzy jazdy na desce aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu, a później także w realizacji tej inwestycji. W cenie realizator inwestycji uwzględnił też uwagi i sugestie amatorów jazdy na desce. Były niedociągnięcia, ale my byliśmy w stałym kontakcie z urzędem. Dlatego nie było problemu, żeby poprosić o zasianie terenu, doradzić jak rozwiązać właśnie napływający tam powiedzmy piasek na płytę. W pogodne dni na skateparku miłośników rolek i desek nie brakowało. Marcin Zieliński, skater, który od początku starał się o powstanie placu, zapewnia, że to miejsce jest wspaniałe. Moim zdaniem no jest to już jakiś sukces, bo jest tutaj z nami na przykład kolega z Borku. Przyjeżdżają do nas koledzy ze Śremu i szczerze mówią, że zazdroszą nam miejsca. Skatepark jest niezwykle popularny również wśród skaterów z innych miast. Patryk przyjeżdża pośmigać na desce aż z Borku. Naprawdę warto, no bo u nas no, jest naprawdę ruina, a tutaj jest dużo nowych rzeczy i w ogóle można rozwijać swoje umiejętności. Obiekt został wybudowany i wyposażony ze środków budżetu gminy Gostyń. Jednak w związku z faktem, iż gmina otrzymała na skatepark dodatkowe fundusze z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła, prace przy ulicy Leszczyńskiej są kontynuowane. Blisko 100 tysięcy złotych dotacji wykorzystane zostanie na budowę toalet i oświetlenia. Choć skwer na ulicy Helsztyńskiego powstał w roku 2011, efektem tych prac mogliśmy się cieszyć od wiosny tego roku, kiedy skwer się zazielenił i pojawiły się na nim kwiaty i dodatkowe rośliny. Odsłaniamy zabitę! Wolontariusz i wielkie orkiestry świątecznej pomocy!
Jurek Owsiak w towarzystwie Marceliny i Wojtka, dwojga wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, odsłonił tabliczkę z nazwą skweru przy ulicy Stanisława Helsztyńskiego. Inicjator największej akcji charytatywnej w Polsce i jednej z największych na świecie, prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, postanowił skorzystać z zaproszenia złożonego przez burmistrza Gostynia. Przybył tu, aby podziękować kilku tysiącom osób, które na przestrzeni ostatnich 20 lat na terenie powiatu gostyńskiego angażowały się w zbiórkę pieniędzy na pomoc chorym dzieciom. Podczas okolicznościowego happeningu krótką historię lokalnych finałów Wielkiej Orkiestry przypomniał Mirosław Słupkowiak, koordynator gostyńskiej akcji. To właśnie on wraz z Maciejem Marcinkowskim, drugim szefem miejscowego sztabu orkiestry, złożył w styczniu 2012 roku wniosek o nadanie nowo powstałemu skwerowi imienia wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pod listem do władz gminy podpisało się ponad 400 osób. Nazwa formalnie obowiązuje już od 23 maja, ale symboliczne nadanie imienia skwerowi nastąpiło podczas wrześniowej wizyty Jurka Owsiaka w Gostyniu. Podczas wizyty w Gostyniu Jurek Owsiak stawał do pamiątkowych fotografii, rozdawał autografy, razem z młodzieżą malował mural na murze.